Szanowni Państwo, znajdujemy się jak zwykle w Górach Świętokrzyskich. Przygotowujemy żywność dla nas na wypadek kataklizmu. Są z nami młodzi ludzie, którzy przyjechali z innych części naszego kraju. Skąd kolego jesteś? Z Łodzi jest. A ty? Też z Łodzi. Też z Łodzi. A powiedzcie mi, po co zakopujecie akurat żywność tu w Górach Świętokrzyskich? No, może ty powiesz, albo ty, który konkretnie? No Dawid. No Dawid. Żeby w razie jakiegoś... Ale głośniej. Żeby w razie jakiejś draki móc tu uciec i zjeść to jedzenie. Czyli to zapisujesz, to ty ładowałeś, no, tak? No, dokładnie. A ty co sądzisz? To samo, co kolega uważa. To samo, czyli uważacie, że to jest niezbędne. Tak. No jesteście młodzi, wyście się powinni zajmować głupotami, czy latanie na panienki i tak dalej, a zajmujecie się gromadzeniem żywności, czyli jesteście takimi młodymi prepersami. Przygotowujecie się na grażoży. A dlaczego? Boicie się, że coś wybuchnie? Tak, boimy się, że wybuchnie wojna i będziemy potrzebowali jedzenia na zimę. No ale z Łodzi to będziecie musieli wjechać w Góry Świętokrzyskie, tak? No tak. Na tarce weźmiemy i wrócimy do Łodzi. Beczkę weźmiecie ze sobą. No, jeżeli zdążycie do tej Łodzi wrócić. No, przyjacielu, no rzeczywiście, beczka jest pokaźna. Ile tam jest czego? Czego tam jest? Zapisałeś chociaż no, co tam jest? No, 31 sałatek dużych, jednolitrowych. Co tam masz na ręce zapisane? Pokaż tą rękę. No nie wstydź się tego. No, co tam jest zapisane? No, czytaj. 31 sałatek, jednolitrowych. Półlitrowych. Półlitrowych. No, tak. To półlitrowe. 16 mięsa półlitrowego. Co jeszcze? I 10 małych szynek, tychże małych słoików szynki z kiełbasą. Aha. I co jeszcze? No i teraz mamy 8 małych sałatek. Sałatek. Jak sądzisz, ile możemy, jaki okres pozwoli wam na przeżycie, mając taki towar? Zależy na ile osób. No. Zależy na ile osób, tak? Ile ty masz w rodzinie osób? Robisz to dla rodziny, nie dla siebie przecież. 4. 4 osoby w rodzinie, a ty? 4. 4. No to rzeczywiście 8 osób, no tą beczką może przeżyć około tygodnia, ewentualnie 2 tygodni, tak? No. Jedzą tylko i wyłącznie to, co żeście zaprogramowali. Wiecie, co żeście zakopali. Wiecie, co zakopujecie. Ile takich beczek jeszcze planujecie zakopać tutaj w Górach Świętokrzyskich? Dużo. To znaczy tak mniej więcej 50, 100? No, z 50, żeby dużo tego jedzenia było. Dużo jedzenia, tak? A ty jak sądzisz? No, czy to jest w ogóle 50. potrzebne? Czy to jest potrzebne? No, bo większość młodych ludzi. W razie większość, tego, tak, większość możemy młodych. Skorzystać z tego pożywienia. No właśnie, większość. Nawet po 20 latach. Tak, większość młodych ludzi myśli tak, a to jest niepotrzebne, lepiej komputerami się zabrać. A wy jesteście urąbani, ubrudzeni, ale zakopujecie tą żywność. Dla siebie. Może nie będzie wojny. I co wtedy? Zjecie to? Zjemy. Może nie wy, ale ktoś inny. No, możliwe. Ktoś inny. Czyli robicie dobrą rzecz. Rzecz dla swoich pobratymców, czyli dla Polaków. A jak rodzina będzie w potrzebie, wiecie, gdzie zakopaliście tą beczkę żywnością i wiecie, jak z tej beczki skorzystać. No, jak bo, tak, bo sytuacja rzeczywiście może być różna. Szanowni Państwo, młodzi ludzie, którzy winni zajmować się bzdetami, jak to się obecnie czyni, komputerami, lataniem po miastach i tak dalej, magazynują żywność. Ubrudzeni, no niesamowicie, no ale kopią, po raz pierwszy może kopią takie doły, ale robią zapasy nie tylko dla siebie, nie tylko dla fundacji, ale robią zapasy dla swojej bliskiej rodziny. I tak winni postępować wszyscy Polacy. Żywność to jest podstawa, żywność to jest coś takiego, bez czego nie będzie istniało żadne państwo, mimo broni nuklearnej. Jeżeli nie będzie żywności, to ta broń nuklearna też nam nie pomoże. Musimy mieć żywność. I o tą żywność winni dbać nie tylko tacy starzy jak ja, ale tacy młodzi, jak tutaj obecni młodzieńcy, którzy zakopują, mimo że są z Łodzi, zakopują w Górach Świętokrzyskich żywność po to, żeby w przypadku zagrożenia ich rodziny miały coś jeść. Dziękuję bardzo. No, zakręcamy teraz beczki. Zakręcacie, chłopcy? Tak, dokładnie musimy to zakręcić. Źle założyłeś gwint. No właśnie, gwint jest niewłaściwy. Pomóż koledze, bo widzę, że on nie za bardzo wie. Spocony jest, bardzo gorący dzisiaj. Musi beczka, luźno musi wejść. Tak, zakręcić dobrze. Tak, pomóż mu, we dwójkę zaciągnijcie beczkę, żeby była hermetycznie zamknięta. Ale się później nie otworzy. Otworzy się, nie martw się. Proszę dobrze dokręcić. Dokręcone jest. Zakładamy co? Zakładamy worek. Szanowni Państwo, zakładamy worek foliowy na to, że gdyby było zbyt dużo deszczu czy wody, żeby po prostu nie przesiąkła woda. Zakładamy worek na beczkę. Z wszystkich stron pomóż koledze. Tak, dobrze załóżcie. Dobrze, tam jak najgłębiej.
Jak woda będzie spływała, to będzie woda będzie spływała po beczce. Wstań, dokładnie załóż. O, tak. A tu jest dziura. No to dziurę trzeba przykryć, tak jest. I teraz co robimy? Bierzemy łopaty, panowie. I tu masz łopatę drugą, ty pierwszą. Proszę, łopatę. I tą naszą żywność zasypujemy. A jak zasypiemy, nie będzie śladu. Jak nie będzie śladu, będzie tylko po prostu zaznaczone na naszej mapie, gdzie taka beczka została zakopana i co w tej beczce jest, o czym my w swoim grafiku będziemy wiedzieć. Dziękuję.